Straciłem dziś bardzo dużo pieniędzy. Zabawa dopiero się zaczyna. Zawsze, gdzie są szybkie samochody, to muszą być i piękne kobiety. Kobiety w filmie Diablo są silne, są pewne siebie. Są bardzo dominujące w naszym filmie. Łamiemy właśnie stereotypy tego, że kobiety są kiepskimi kierowcami. Siła jest w kobietach. W niczym nie są gorsze na pewno od mężczyzn. To są takie kobiety odważne, z powerem, które niczego się nie boją się wyzwań, realizują swoją pasję. Mają swoje zdanie, które mówią, tak, jesteśmy taki jak wy, jesteśmy szybkie, jesteśmy także wściekłe i na pewno was dopadniemy. Największe wrażenie na facetach robi babka, która świetnie jeździ samochodem. Laski są generalnie z mocnym pazurem, tak? No, Karolina to udowodniła za kółkiem. Utarło się w naszym świecie, że faktycznie te kobiety jeżdżą gorzej od facetów. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Film też to pokazuje. Nie ma czegoś takiego jak podział na, że to jest sport dla facetów, a kobiety mają tylko pięknie wyglądać i chodzić wokół nich na pokazach. Gang kobiecy Ewy jest wspaniale sportretowany, wspaniale przedstawiony. One są drapieżne, kolorowe. Potrafią jeździć samochodami. Ich pasją jest też ściganie się. Witaj w świecie świrów. Dziewczyny w filmie Diablo pokazują to, że nie tylko liczy się szybkość, adrenalina, ale taka też prawdziwa przyjaźń, że dziewczyny powinny się trzymać razem. W takim męskim świecie kobiety też mają głos. Zawsze robisz to, co chcesz? Zawsze. Są swojego rodzaju postrachem dla tych naszych męskich, prawda, Herkulesów. Chcesz, żebyś wygrał ten wyścig? Masz dla kogo?